Słuchajcie, kochani, dzisiaj obchodzicie swoje święto, jest to Dzień Wolontariuszy, a z tej okazji chciałbym Wam życzyć wszystkiego dobrego, podziękować jednocześnie za cały kolejny rok fantastycznej pracy, którą wykonujecie na rzecz naszych mieszkańców. Oby tak dalej. Tutaj w prezencie, oprócz tego, że macie nową siedzibę, to jeszcze taka piłeczka, która jest dla licytacji. Właściwie piłki są dwie, ale pokazuję jedną i objaśniam. Jest to piłka dla Agaty, którą przekazała Małgorzata Glinka swego czasu i mam nadzieję, że zostanie ona zlicytowana, a te pieniążki na pewno przydadzą się Agacie na leczenie, bo Agata, ty nie tutaj pamiętaj, że ty jesteś tutaj potrzebna, tutaj wracasz, bo oni sobie słabo z ciebie radzą. Naprawdę, musisz tutaj przyjść. Wracaj do zdrowia i przychodź. A Wam jeszcze raz wszystkiego dobrego życzę. Kochani, życzymy Wam wszystkiego najlepszego w Dniu Wolontariusza. Mówię to w imieniu swoim własnym, ale też pani dyrektor Małgorzaty Modrzyńskiej, która dzisiaj nie może z Wami być. Trzymajcie się zdrowo. Przede wszystkim wszystkiego najlepszego i do zobaczenia. Myślę, że już niedługo. Kochani, dołączam się do życzeń pana burmistrza i również w imieniu radnych Rady Miejskiej Turku chciałabym życzyć Wam wszystkiego najlepszego, najpiękniejszego. Niech ta moc, energia, ta siła, która w Was jest, nigdy nie gaśnie. Działajcie na rzecz miasta, trzymajcie się wszystkiego, wszystkiego najlepszego do Waszego święta. Wolontariusze, dzisiaj niestety nie możemy się tutaj wszyscy razem spotkać w tej Waszej nowej siedzibie. W tym momencie chciałam Wam podziękować wszystkim wolontariuszom, nie tylko tym z Centrum Wolontariatu, że jesteście potrzebni nam w tych trudnych czasach, jesteście bohaterami naszych czasów. Pomagajcie, wytrwajcie w tym trudnym czasie i wspólnymi siłami damy radę i na następny rok tutaj się spotkamy. Wszystkiego dobrego! Ej, słuchajcie, bo ja jedne rzeczy zapomniałem Wam powiedzieć. To, że macie nową siedzibę, to nie znaczy, że minie Was impreza, tak? Do zorganizowania. A ja już się czuję zaproszony z panią przewodniczącą i z innymi mieszkańcami tutaj na tą imprezę. Także oby nam się ta impreza udała. Wy ją organizujecie, bo macie swoją siedzibę.